Dobra, jesteśmy na Romecie. Zobaczcie sobie Rometa. Jest to model NYK. Pełna specyfikacja, no nie chcę mi się nawet gadać. Przeczytajcie sobie, spauzujcie wideo, jeśli chcecie sobie przeczytać to. NYK w czerwieni, wersja carbon. No tak. Tak to wygląda. Trochę zmęczony jestem tymi targami. Roma oczywiście wycieniowana tutaj z tej strony. Carbon monocoque. SRAM 11. Zobaczmy go z drugiej strony i kontynuujemy dalej, bo jest tego dość dużo. Romet NYK na SRAM. Dobra, lecimy dalej. Co jest dalej? Dalej jest Monsoon 1. Aluminiowe to jest? Na rebie. Monsoon 1, karbonowa rama, srebrny, no taki nie rzucający się w oczy, chyba. Nie wiem, może pod Biedronką by ci go ukradli, jest taka możliwość. Kolejny Romet czarny. Czarny. Rozumiem, że co chodzi. Ten to jest Monsoon 3. Wygląda jak chińska rama z karbonu. No tak to wygląda. No sorry, ale taka jest prawda. Tu mamy coś ciekawego. Rama wydrukowana na drukarce 3D. Proszę o ciebie, prototyp. Autorski projekt ramy oraz systemu zawieszenia. O, jest tam chyba ten prototypowy rower. Za szkłem dotknąć sobie nie można. O, ale jaki fajny. Nie wiem, czy widzicie tą teksturkę taką. To jest właśnie ten rower. Co ja mogę o nim powiedzieć? Nic. Nie mam pojęcia o co tu chodzi. Muszę sobie przeczytać na Romecie. Prototyp. Tak, to jest właśnie to. Lecimy dalej. To jest jakaś budżetówka. Mustang M2. Proszę o ciebie. Bardzo podstawowy, aluminiowy. Chyba szkoda naszego czasu. Lecimy dalej. E-bike na Shimano Steps. To jest RM201. Proszę o ciebie. Na deorce. No dobra. Shimano Steps, bateria. Georka. No i co? Nie podoba mi się. Lecimy dalej. Kurczę, no nie podobały mi się w tym roku rowery za bardzo. W tamtym roku były ładniejsze. Nie wiem, co się stało, ale w tamtym roku są ładniej. Były ładniejsze. Tu mamy ładniejszego Rometa. Boras 1. Zobaczcie sobie. Tak. Ten mi się podoba. Ten jest fajny. Używany, widzicie? Też go tam ciach. Strzelił go ktoś mocno. Kolorki ma ładne i jest na sztywnym, taką szosę mógłbym mieścić. Proszę cię. A sram. Rozumiem, że to ładnie. To chyba tyle, jeśli chodzi o Rometa. No chyba tyle. A jeśli chcecie, żeby was zahipnotyzowali, to tu jest właśnie taka kula, która was hipnotyzuje.